blisko 70 zawodników z klubów z terenu Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej oraz pięściarze z Republiki Czeskiej stanęło do sportowej rywalizacji w turnieju o Puchar Starosty Lubańskiego, który na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zorganizował bokserski klub sportowy Bojan Boks. Przyjechało 68 zawodników, z tego zrobiliśmy 26 walk. Jest 6 walk sparingowych, a reszta to walki oficjalnie. Są goście z Czech, z Turnowa, zaprzyjaźniony klub, bo do nich też jedziemy w zaproszenie też w maju. Walki toczą się w kategoriach adeptów, młodzików, kadetów, juniorów, seniorów oraz w kategoriach kobiet, juniorek i kadetek. Mam nadzieję, że turniej będzie stał na wysokim poziomie, że kibice dopiszą, frekwencja będzie, no, że nie będzie jakichś nokautów, nie będzie kontuzji, że wszystko fair play się skończy. I chciałbym teraz podziękować starostwu, które jest głównym organizatorem turnieju i wszystkim naszym sponsorom, którzy mi pomagają. W zawodach wziął udział starosta lubański Walery Czarnecki. To już jest czwarta edycja tak zwanego turnieju o Puchar Starosty Lubańskiego. Bardzo się cieszę, że ta impreza z roku na rok się rozrasta. W tym roku jest 68 zawodników, 11 klubów. Są również goście z Czech, a więc bardzo się cieszę, że z pasji i potrzeby powstała właśnie tutaj na terenie powiatu lubańskiego, miasta Lubania, sekcja bokserska, która w tej chwili jest już prężną i znaną na Dolnym Śląsku i nie tylko. Galę prowadził znany w regionie prezenter, a zawodowo dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Bartosz Kuświk. To już czwarta gala zorganizowana przez Bojan Boks oraz przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Cieszy fakt, że coraz więcej klubów przyjeżdża do Lubania. Są to kluby nie tylko z Dolnego Śląska, są to kluby również czeskie, jak dzisiaj bierze udział klub Zielonej Góry, a więc turnieje organizowane w Lubaniu, które są, przypomnę, organizowane dwa razy w roku, jesienią i wiosną, cieszą się dużym zainteresowaniem i bardzo się cieszę, że tradycja boksu w Lubaniu ponownie odżywa, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że Lubań ma bardzo bogate tradycje i historię związaną z boksem. Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem. Również widać tutaj mieszkańców Lubania, czyli jest dla kogo to wydarzenie organizować. To nie jest tak, że pojawiają się tylko sportowcy i trenerzy. Są również mieszkańcy, którzy kibicują, którzy przypatrują się poszczególnym walkom bokserskim, więc warto to organizować i wielkie ukłony dla organizatorów, czyli dla naszego lubańskiego klubu Bojan Boks za przygotowanie, organizację i sprawne przeprowadzenie turnieju. Pod wrażeniem gali byli kibice i sportowcy. Trzeba każdy sport szanować i w każdym sporcie się odnaleźć. Bardzo duży plus, że Lubań znalazł pana Bojanowskiego, który czwarty raz już ten turniej organizuje na terenie naszego miasta i pokazuje mieszkańcom, że nie tylko bieganie, nie tylko pływanie, ale również boks jest bardzo dobrą imprezą, sprzyjającą wszystkim młodym ludziom i ściągającą rzeszę młodych chłopaków i nie tylko, również dziewczyn, które chcą się bawić to powiem kolokwialnie, bicie, ale bardzo pożyteczne. Takich imprez, bo takie imprezy jak ta tutaj w Lubaniu popularyzują naszą dyscyplinę sportu, jaką jest boks, zarówno wśród kibiców, jak i wśród młodych ludzi, a na tym nam bardzo zależy. Podczas gali zbierano również środki na leczenie chorej na serce mieszkanki Lubania, małej Oliwki Pieniążek. Udało się zebrać kwotę około 1200 zł oraz 10 euro. Ostatecznie najlepszym zawodnikiem turnieju został Hubert Łuczków z wałbrzyskiego klubu Imperium Boxing, a najlepszym zawodnikiem organizatora, czyli klubu Bojan Boks, okazał się Adam Fedorowicz.
Szczegółowe wyniki poszczególnych walk znajdują się na facebookowym profilu klubu Bojan Boks.